Ej, ona się rusza. Faktycznie, patrzy na mnie i na ciebie. Na Melos. Teraz idzie po... widzę. Zamierzamy nocować tutaj. Rozłożymy sobie karimaty, mamy śpiwory, mamy cały sprzęt. Trasa nie rozpieszcza. Obalamy mity dzisiaj, tak? Tak jest. Serwus wszystkim. Witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Jest ze mną dzisiaj Kiki. Hello. Radek, na pewno go znacie. Z YouTube'a też. Znacie, tak, na pewno. 100%. Nocujemy dzisiaj w tak zwanym laboratorium na Soboniu. Obalamy mit, nie? Tak, obalamy mit. Wiele pogłosek krąży na ten temat. Ludzie mówią, że po prostu stąd uciekali podczas noclegu i że tutaj straszy. No jak wiemy, miejsce raczej nie jest taką kultową historią, tylko przykrą historią. Więc nie robimy tego dla śmiechu, tylko po prostu robimy taki typowy survival oraz nocleg. Sprawdzamy swoje granice. Mam nadzieję, że nie uciekniemy. A resztę zobaczycie podczas dalszego materiału. Pozdrawiamy. A więc tak, tutaj mamy pierwszą komorę, którą się dostaliśmy. Jak widzicie, w środku mamy tylko takie przejścia takimi okienkami. Nie widać tutaj żadnych drzwi. Nie mamy nic w sumie innego, gdzie moglibyśmy przejść. Tutaj mamy trzecią komorę, w której chcieliśmy nocować dzisiaj, ale jest tutaj tyle po prostu tych głazów, kamieni, nierówności, że odpuściliśmy sobie tą komorę, wolimy tą, gdzie po prostu pada troszkę na przysłowiowo na głowę, aczkolwiek nie dosłownie, bo pada tutaj, skrapla się ta woda, będzie klimat w nocy, a my zamierzamy nocować tutaj. Rozłożymy sobie karimaty, mamy śpiwory, mamy cały sprzęt, kamerki. Chciałbym rozstawić kamerę na całą noc, pokazać wam, chciałbym po prostu zrobić to stuprocentowo realistycznie i zrobić coś, udowodnić coś dla siebie, owszem, ale nie chcę, żeby później ktoś pisał w komentarzach: a spędziliście tam godzinę, dwie i zawinęliście się ze sprzętem. Nie, planowaliśmy to już dłuższy czas. Kiki specjalnie przyjechał, nie mieszka blisko, tylko prawie 250 km stąd. Przyjechał, będziemy tu nocować, szliśmy tutaj w deszczu, zmoknęliśmy, chcemy rozpalić ognisko, jeśli deszcz nam pozwoli, zjeść coś, no i kimnąć się tutaj. Klimat mamy taki, a później jak tylko troszkę przestanie padać, pokażę wam resztę obiektu, także serwus. No faktycznie. Jest położona izolacja od... Tak. Tak jak Kiki teraz słusznie zauważył, czy wiedział to wcześniej, tak jak mówiłem, doświadczenie to on ma wieloletnie, no bo śmiga po tych dziurach na pewno więcej lat, albo tyle samo, co ja mam po prostu życia. Na kasynie to jest, wiesz, tak. I widać, że to jest ocieplone. Tutaj dopiero teraz zobaczyłem. Mhm. Czyli no można w sumie tak dedukować, że to było jakieś takie miejsce albo takiego położenia szpitalnego, albo jednak laboratorium, nie? Zresztą to jedno z drugim się je. Tutaj widać, że coś pod ziemią się znajduje. Widzisz? Ten okrąg tutaj pod ziemią. Ale zaraz klekam. Przełukuję się deska. No faktycznie. Tak, tak. Tak jak Kiki tutaj wskazuje. Świeżutka. Dosłownie. Tak jakbyście ją z tartaku przynieśli i umocowali tam. Tutaj pewnie miały iść jakieś rury albo po prostu jakaś wentylacja. Tak, tak. Ale ogólnie, jeśli miał być to taki obiekt, nie wiem jak ty uważasz, ale no tak pewnie jest, no to zobaczcie tą ogólnie grubość ścian, nie? Że jeśli to miał być taki nieważny obiekt, to po co była taka grubość ścian? Na mniej więcej ile to ma, Kiki? 10, 20, no 30 centymetrów. No ale wiesz, ja słyszałem, że to miał być dół. Aha, czyli mieli zrobić taką... Rozumiem. No nie, no tak, tak. No słuchaj, no to wszystko ogólnie, co dzisiaj mówimy, ja ogólnie czerpię informacje od ciebie, gdzieś tam z internetu, tak jak każdy.
bo w książkach o tym obiekcie nic nie ma. Także każdy może się pomylić i to są po prostu tylko jakieś tam informacje, które gdzieś tam zaciągnęliśmy z internetu albo od osób trzecich, tak? A dzisiaj przyjechaliśmy to wszystko sprawdzić, łącznie z tym mitem, który przyjechaliśmy obalić. I nie przyjechaliśmy tego obalić dla wyświetleń, tylko po prostu dla siebie, nie? No bo wchodzimy tutaj po tych rejonach. No mam nadzieję, i chcemy to zrobić. No ja też mam taką nadzieję. Wiesz, no jak coś to plecaki i spierdzielamy w tamtą stronę, nie? Jakbyście tam nas szukali kiedyś, to w tamtą stronę uciekliśmy, tak. Jak sprzęt zostanie po nas, to uciekliśmy tam. Widzieliście nas tam przed chwilką, jak robiliśmy jeszcze ujęcia. Idziemy teraz pokazać wam taki mini kamieniołom, który znajdował się przy laboratorium, przy przysłowiowym laboratorium. Jesteśmy dosłownie jakieś 20 metrów od naszego obiektu, w sensie od naszego obiektu noclegowego. Teraz wchodzimy w taką strefę, jak widzicie, płaską, gdyż najprawdopodobniej znajdował się tutaj jakiś mini kamieniołom, o którym słyszeliśmy, nie Kiki? Tak. Idziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Wiesz, no nie oszukujmy się, ten tutaj blisko jest. Mogli również brać kamień po prostu na budowę obiektów tutaj w pobliżu. Wchodząc tutaj z góry, widzicie nasz piękny apartament. Tutaj właśnie przez okienko, tak jak mówiłem, mamy wejście do trzech pomieszczeń. Nocujemy dzisiaj w drugim. Mam nadzieję, że ta noc się uda. Jak widzicie, tutaj również mamy takie okienko. A tutaj już w tym dole, gdzie wcześniej wam pokazywałem na filmie, gdzie powinna być posadzka, mamy normalnie wejścia. Tutaj korytarz, który jest ciągłością tego obiektu. Z tego, co powiedział mi Kiki, Andrzej z kanału Znaki, również serdecznie pozdrawiam. Powiedzieli mi, że tutaj miało być dobudowywane piętro, czyli jeszcze na tym, gdzie stoimy, jakieś 3,5 metra, 4 metry w dół, miało znajdować się kolejne piętro jako dobudówka. A tam mamy Kikiego Radka. Fajnie, bo jeszcze nie ma mgły. My zaraz idziemy, przestaje troszkę padać, idziemy zaraz rozpalić ognisko. Te klimaty, nie? Jak pazury. Nie wkręcajmy sobie nic, ale widziałeś latacha hybrydy. No, właśnie. I teraz Kiki poruszył ten temat hybryd. I wiecie, no jeszcze jest w miarę młoda godzina, bo mamy tutaj 18:41. Także jeszcze jest młoda, naprawdę młoda godzina. Przed nami jeszcze jest cała noc. Ogólnie wcześniej też troszkę wyszliśmy. Ale to było z nadzieją tylko i wyłącznie na to, żeby rozpalić jeszcze ognisko. Piwory rozkładamy. No i chcielibyśmy tutaj przetrwać noc. Mamy dokładnie godzinę. 23:12. Jest godzina 24:00, a ta kamera szaleje nam. Przysięgam, że sama zaczęła się obracać. Na początku była ustawiona w stronę Kikiego, później w stronę moją. Później powiedziałem, że idę tam w stronę wyjścia i sama się obróciła. No, naprawdę, ej, ja nie jestem jakimś tam kosmitą, ale dzieją się dziwne rzeczy, nie? No, ja też nie.
Przysięgam, że pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, że kamera sama się obraca. I kładę się tutaj. Zegarek jest już właśnie wybił. A ona się znów. To widzisz to? Ja widziałem to. Obraca się, nie? No. Fakt. Ja chodź. No to się normalnie obraca. Weź teraz. Tak teraz. A była? Weź się. Tak, w twoją stronę, no. No. Zaczynamy. Mimo, że ona w ogóle nie ma ustawienia, nie? No. Takiego, żeby obracała się wokół osi. Ej, ale teraz to i mam ciary, tylko. Fakt. Ja też. Serwus wszystkim, z powrotem, właśnie przebieramy się z Kikim, wskoczyliśmy w kalesonki i w śpiwór, jest grubo, tu mamy karimatę, ogólnie kamera, która ma parę lat, GoPro 3, sama się obraca, zobaczycie to na wideo, tam mamy położoną tą płachtę z Decathlonu na wejście, jedyne. Kiki się przebiera. Przebiera. No i szykujemy się ku spaniu. No i dobra. Mamy godzinę 1:09. A tam kamera nam się ogólnie wyłączyła, która kartę specjalnie kupiłem. I wyłączyła się po 4 godzinach. No jest fajnie, nie? Zapowiada się niezła noc, nie? No. Fak, różne rzeczy zaczęły się dziać.
Serwus wszystkim, noc przetrwana, godzinę mamy, już siebie tutaj pokazuję, 7:40, trochę pospaliśmy, ale budziliśmy się w nocy. Były akcje. Były akcje, tak, zobaczycie, pewnie albo już widzieliście, tak czy siak, nocka przetrwana, pakujemy mandżur i spadamy. Okej. Wyszliśmy już, tak wygląda klimacik dookoła, taka poranna mgła. O, Kikiemu znowu budzik dzwoni. Chcieliśmy pokazać, jak tutaj ktoś ryje pod korzeniem, dosyć syto. Ej, ale tam pod płucu. No, nie no, jest grubo. Kurczę, ej, tam gdzieś za mną z tej strony, tam pod te? Jest w głąb, no, zobaczymy. Dalej, kurde, to budzi. O, faktycznie, no. Nie? Idzie w stronę naszego laboratorium pod spód. Dobra, no i dobra. Dziadzie. Moi drodzy, nasi kochani, tak oto kończymy tą naszą upiorną noc. Ale nie było źle, nie Kiki? Oprócz, nie, kurwa, tego twojego budzika. To było wszystko spoko, nie? Dobra. Na dzisiaj kończymy ten materiał. Pozdrawiamy, drogie dzieci. Dobranoc.